Komitety Przyszłość Sandomierza, Sandomierskie Porozumienie i Sandomierz Przestrzeń Wspólna zawiązały koalicję w Sandomierskiej Radzie Miasta i Andrzej Bolewski z Komitetu Nowego Burmistrza został jej przewodniczącym. Po wyborze prezydium Paweł Niedźwiedź złożył ślubowanie i odebrał insygnia władzy. Andrzej Bolewski, radny z 45-letnim stażem w pracy samorządowej, wybrany teraz z Komitetu Przyszłość Sandomierza burmistrza Pawła Niedźwiedzia, został nowym przewodniczącym Rady Miasta. Kontrkandydatem Bolewskiego do fotela przewodniczącego Rady był Krzysztof Szatan. Pierwszego z nich poparło 11 radnych, a kandydat Prawa i Sprawiedliwości otrzymał 10 głosów. Nowy przewodniczący stwierdził, że nie może zawieść wyborców i postara się, aby Rada pod jego kierownictwem pracowała efektywnie dla dobra mieszkańców. Andrzeja Bolewskiego przeraża proces upolitycznienia samorządu. Tak analizując, patrzyłem, jak ten proces jakby upolitycznienia samorządu przebiegał, nie? I broniłem tej sytuacji, tego procesu, aby nie doszło do tego niestety. No jednak nowy gracz wszedł w samorządy, czyli polityka, partie. Tu musimy znaleźć wspólny jakiś język. Wiceprzewodniczącymi Rady zostali Wojciech Czerbiec z Sandomierskiego Porozumienia i Paweł Żerebiec z Komitetu Sandomierz Przestrzeń Wspólna. Żerebiec podkreślił, że jako wiceprzewodniczący będzie mógł realizować swoją wizję miasta, jaką prezentował, kandydując na urząd burmistrza. To jest niejako gwarancją tego, że będę mógł przeforsować również swoją wizję. Bycie w prezydium to nie tylko zaszczyt, ale to przede wszystkim konieczność zaangażowania i wzmożonej pracy, ale przede wszystkim możliwość realizowania określonej wizji. Krzysztof Szatan po wyborze prezydium Rady miał obawy, że w tym gremium nie będzie tak zwanej zgody sandomierskiej. Niemniej zagwarantował, że radni Prawa i Sprawiedliwości będą popierali dobre dla miasta propozycje działań. Ja mam, że tak powiem, z tyłu głowy słowa pana Pawła Niedźwiedzia o sandomierskiej zgodzie. Sandomierską zgodę nie podpisali tylko Arianie. No i tacy Arianie też znaleźli się w tym przypadku. Jesteśmy to my, aczkolwiek myśmy wyrazili taką ochotę współpracy i nadal wyrażamy. Niemniej jednak przebieg sesji oraz, że tak powiem, podział prezydium w Radzie Miasta no nie wróżą takiej zgodzie. Głównym bohaterem drugiej części sesji był burmistrz Paweł Niedźwiedź. Nowy włodarz Sandomierza odebrał insygnia władzy i złożył ślubowanie. Podczas tej ceremonii widać było, że targają nim emocje, co zresztą sam podkreślił. Dumę i wzruszenie. Dumę z tego, że udało się pokonać taką długą drogę i ta droga zakończyła się sukcesem. Wzruszenie z tego, bo ta droga po drodze napotkała wiele trudności i na ten sukces, na mój sukces, pracowało mnóstwo ludzi. Z tego miejsca chcę im podziękować. Paweł Niedźwiedź zapewnił, że bierze się ostro do pracy. Nowy burmistrz dodał, że jak każdy człowiek jest pełen obaw, ale wierzy, że sprosta wyzwaniom, jakie stoją przed kierowanym przez niego samorządem miasta Sandomierz. Oczywiście, że się obawiam. Każdy, kto ma jakiekolwiek pojęcie o pracy w samorządzie, działalności miasta, musi się obawiać. Na pewno będzie zderzenie z wieloma problemami, które trzeba będzie rozwiązać i trzeba będzie mocno wziąć się do pracy. Cieszę się, że mam oparcie w Radzie Miejskiej. Zapraszam, mówię, podkreślam jeszcze raz wszystkich do współpracy. Cieszę się, że przewodniczącym dzisiaj został jeden z najbardziej doświadczonych samorządowców na terenie powiatu sandomierskiego, Andrzej Bolewski. Burmistrz Niedźwiedź zamierza zmienić organizację pracy Urzędu Miasta, choć zapewnia, że będzie to ewolucja, nie rewolucja. Nie będę na razie powoływał zastępcy. Chciałbym, żeby zastępca był również na pół etatu sekretarzem miasta, ale to w swoim czasie. Regulamin organizacyjny się tworzy. Nowy. Jerzy Strzyż, STV Info.